Na początku XIX stulecia Nysa było jedną z najlepszych twierdz w Europie. Przekonały się o tym wojska napoleońskie, które w 1807 roku przez 114 dni oblegały miasto. Przez ten okres trwał intensywny ostrzał ciężkiej artylerii. W mieście ocalało tylko 5 domów. A i tak dopiero brak nadziei na odsiecz oraz kończąca się amunicja i żywność zmusiły obrońców do kapitulacji. Na pamiątkę tego właśnie wydarzenia już po raz 12 na przedpolu Fortu II odbyła się inscenizacja oblężenia Nysy. Setki żołnierzy, konni, piechurzy, artyleria i broń ręczna. Momentami dym przysłaniał widok, a huk zagłuszał konferansjera, który relacjonował przebieg bitwy, okraszając swą opowieść anegdotami i opisem ówczesnych technik wojennych. W temperaturze ponad 30 stopni Celsjusza członkowie grup rekonstrukcji historycznej z wielką dbałością o szczegóły zmagali się z przeciwnikiem i upałem. Regiment Altkreuzen z siedzibą w Świdnicy. Jest to regiment pruski z połowy XVIII wieku, garnizon twierdzy Świdnica. Przyjechaliśmy chyba piąty czy szósty raz, trudno to powiedzieć. Armia pruska wtedy była umundurowana w granatowe kurtki, ale każdy regiment miał właśnie własny kolor kamizelek i spodni. Nasz jedyny był różowy. Nie było niespodzianek. Prusacy nie obronili Nysy przed atakującą armią napoleońską. Plusem całego zamieszania jest fakt, że walczące armie poza polem walki współpracują ze sobą i mimo że na pokaz ich barwy cykuje wzajemna wrogość, to tylko pozory. Wszystko jest po to, by świetnie się bawić. Czesi powiedzieli nam, że od samego początku, kiedy rozpoczęła się twierdza Nysa, idą na piechotę z Jawornika do Nysy. Mają dwa wozy, armaty, koniami to jest ciągnięte, jedzie jeszcze z nimi kawaleria i powiedzieli nam, że oni robią to już od tylu lat, a my nie robimy żadnych jakichś specjalnych takich akcji, czy jak to można nazwać. I siedli nam w tym momencie na ambicje i powiedzieli, że my nie pójdziemy. My powiedzieliśmy, że jak my nie pójdziemy? My jesteśmy pruskimi świniami, my zrobimy nie takie rzeczy. Więc pojechaliśmy do Jawornika specjalnie i stamtąd wracając do siebie na twierdzę wróciliśmy na piechotę. I zajęło nam to 2 dni, przeszliśmy 2 dni 30 km w pełnym rynsztunku, z karabinami na ramieniu, ze śpiewem na ustach. Publiczność zgromadzona wokół wyznaczonej strefy obserwowała potyczki żołnierzy wojsk z 7 krajów europejskich. Kawalerzyści z Francji, Czech i Polski wprawiali publiczność w zachwyt dynamiką akcji na polu bitwy. Konni atakowali piechotę, piechurzy używali bagnetów, dym, huk i ogień przyniosły widzów skutecznie do 1807 roku. Po bitwie publiczność nagrodziła walczących gromkimi brawami. Bitwa w Nysie należy do największych tego typu przedsięwzięć, w których biorą udział nasze lokalne grupy rekonstrukcyjne. Jesteśmy z Nysy, jesteśmy 32. Regimentem Pruskim. Pełna nazwa po niemiecku to jest Zweiundranzig Infanterie Regiment von Treskow Neisse. Największa? Mi się wydaje, że największa to jest jednak Nysa. Tego typu inscenizacje odbywają się nie tylko latem. Spotkana przez nas grupa z Czech pochodzi z Brna, gdzie nieopodal znajduje się pole legendarnego Austerlitz. Tam bitwa została stoczona 2 grudnia 1805 roku. Z Czeskiej Republiki. Podczas rozmowy okazało się, że inna bitwa może wymagać innego umundurowania. Staramy się w dużej mierze rekonstruować to, jak wyglądało to naprawdę, a nie tak, żeby było obo jest. Austerlitz to nie jest nasz okres. Nasze mundury tam by nie pasowały. Staramy się szyć mundury na Borodino albo na Waterloo. To jest taki plan, ale no wiadomo, różnie to bywa w życiu. Podsumowując, jak twierdzi nasz reporter, który przebrał się w mundur Jagra i biegał po polu bitwy z zamaskowaną kamerą, gorąco było tylko w pierwszej chwili. Wełniany uniform stanowi świetną izolację termiczną i jakoś się da wytrzymać niezależnie od warunków pogodowych. Za 2 tygodnie w Kłodzku jest kolejna bitwa, na którą serdecznie zapraszamy. Też tam będziemy, a w następnym tygodniu po Kłodzku jest w Koźlu bitwa. To jest około 8-9 wyjazdów. Coś kole tego, wiadomo, różnie bywa. Jest rok, że pojedziemy na przykład gdzieś tylko 5 razy. Niekiedy pojedziemy 10, ewentualnie nawet 12. Ale średnia to jest tak 8-9 wyjazdów na rok. Czekam, żołnierze, ubrani w czapki.